Witam wszystkich, ja nazywam się Tomek Drabik. Nie wiem, czy ktoś mnie kojarzy, nie kojarzy. Fajnie, cieszę się. Robię filmiki o grach głównie. Pracowałem dla serwisu Gaminator, pracowałem troszkę dla serwisu Gamezilla, w tej chwili piszę dla Safe Project recenzję, a przede wszystkim robię materiały na YouTube'a. Ale to jakby jest mniej istotne, od jakichś 6 lat w każdym razie powstają. Będę dzisiaj mówił na temat roli przemocy i kontrowersji w grach. Czy jest, chodzi, czy ta rola to jest gratyfikacja, czy to jest narracja? Jakby ktoś nie rozpoznawał sprite'a, to jest sprite Shadow Warriora. Więc jest to serce, które się atakuje przeciwników. Więc dobra, przejdźmy dalej. Okej, okay. Czyli tak, czemu w grach jest przemoc? Cóż, czemu miałoby jej nie być, skoro w kulturze jest przemoc od zawsze tak naprawdę? Od bardzo dawna. Przede wszystkim, no cóż, ludzie kiedyś polowali i od razu pierwsza kultura, która się pojawiła, to było mazanie na ścianach i o tym, jak to ludzie walczą o swoje przetrwanie, tak? O ustalenie swojego miejsca w łańcuchu pokarmowym. Zabijają inne zwierzęta, zabijają przeciwników, zabijają także siebie nawzajem. Więc jakby, no, ta przemoc była od zawsze, jest w kulturze, jest w książkach, jest w filmach, więc czemu miałoby jej właściwie nie być w grach, jeżeli to jest pewien element tej kultury? Dodam, że to niekoniecznie jest faktycznie malowidło. Więc tak, poza tym, skoro jest elementem życia, dzisiaj co prawda już troszkę mniej, bo troszkę się te czasy zmieniły, już dzisiaj pewnie nie zabijamy się dla jedzenia tak bardzo, chociaż zależy w której części świata. No ale w naszym kręgu kulturowym powiedzmy, że w życiu nie ma takiego problemu. Ale skoro jest elementem kultury, ta przemoc, no to pojawiała się, prawda, w ramach sztuki, w ramach wydarzeń sportowych, w ramach rywalizacji i tym podobnych rzeczy, właściwie była zawsze w jakiś sposób już zmieniona, nie taka, nie polegająca na tym, że się ludzie zabijali, tylko, prawda, walczyli sobie w jakiś tam sposób, według jakichś określonych zasad, były zapasy i tym podobne rzeczy. Bo jak człowiek sobie już ustawił swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym, no to potem zwrócił się przeciwko swojemu największemu wrogowi, czyli drugiemu człowiekowi. To jak widać też, nie współczesność wynalazła panów sprzątaczy, którzy nie mogą poczekać, aż wyjdziemy spokojnie z pracy i potem patrzą na nas krzywo, jak mokro, po mokrej podłodze nie wchodzimy, posprzątamy. Więc tak, kultura zawiera przemoc, więc gry zawierają przemoc. Jest to w jakiś sposób oczywiste, ze względu na to, że no, jakby konflikt jest zawsze interesujący w każdym medium, czy to film, czy to jest książka i tak dalej. Konflikt jest zawsze interesujący, że nie ma konfliktu, to się zwykle za wiele nie dzieje. Więc trudno, żeby tego konfliktu nie było też w grach, szczególnie, że no, w sytuacji, gdzie gry często polegają na rywalizacji, ten konflikt już jest w ogóle jakby takim naturalnym sposobem. No, jak inaczej rywalizować bez konfliktu? A skoro jest konflikt, jest i przemoc. Tutaj, prawda, taka starenka gierka. Czy ktoś kojarzy? Z czego to? 8-bitowe czasy, nie wiem, czy dobrze widzicie. Screen jest dosyć malutki, ale też i pikselia nie za dużo nie ma. To jest z 8-bitowców Green Beret. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, pamięta, gra. Była gra, w której się biegało i dźgało ludzi nożem. Ten nóż miał kilka pikseli, więc prawda, nie było za dużego szumu medialnego wtedy a propos tej przemocy. Dzisiaj dźganie nożem, który ma kilka pikseli, nie kojarzy się już z przemocą. Dzisiaj przemoc w grze się kojarzy z jakąś krwią, brutalnością, z czymś bardziej mrocznym. Ale po co ta przemoc właściwie jest w tych grach? Czemu ona służy? Jakie są jej funkcje? Dodam od razu, że przykłady, które będę tu podawał, są totalnie arbitralne. Ja sobie po prostu wymyśliłem, o, te gry pokażę, jest bardzo dużo przykładów. Te funkcje, które sobie wymyśliłem, też nie znalazłem żadnej teorii. Być może jakaś istnieje, być może należałoby szukać w teorii, nie wiem, filmów, przemocy w filmach i tak dalej. Nie znalazłem żadnej teorii dotyczącej tego, jakie są funkcje przemocy, więc jest to jakby mój własny pomysł. Myślę, że można go jakoś tam rozwijać, można z nim dyskutować. Chciałbym to jakby zaznaczyć, że ta przemoc ma jakąś funkcję w grach. Więc tak, gratyfikacja, czyli inaczej wzmocnienie. Może zacznijmy od pierwszego screenu. Stary dobry Doom. A także podkreślenie interakcji. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że przemoc jest jakby sama w sobie, jak się gra w gry, jest fajna. W momencie, kiedy coś się robi przeciwnikowi, jest to rozrywka, tak? Jest to jakiś tam w jakiś sposób fajne. Przy czym
podkreśla też interakcję, no bo gry mają być interakcją. W momencie, kiedy strzelamy do przeciwnika, w jakichś tam starszych grach, to ten przeciwnik niespecjalnie reagował na to, powiedzmy, dostawał, ginął, koniec. Potem się pojawiły ragdole, pojawiły się inne takie, tego typu rzeczy, które sprawiały, że nasza interakcja stawała się pełniejsza, że w momencie, kiedy, nie wiem, strzelamy do przeciwnika, widzimy efekt tego strzału. Przemoc jest jakby, no, brutalność jest jednym z elementów, które sprawiają, że ta interakcja... Uważaj, nieletni wchodzą na salę. Co mam? Uważaj, nieletni wchodzą. Nie udało mi się. Nie przedostali się, dobrze. Firewall działa. W Dumie było coś takiego chociażby, że jak się strzelało z wyrzutnej rakiet do przeciwników, oni się rozpaczkiwali, tak powiem, tak? Bo można było ich zabić w sposób bardziej... bardziej delikatny, bardziej łaskawy. Musi zmienić slajd. Niestety następne nie będą lepsze. Więc jednym z elementów... Młodzie, jakby co was tutaj nie było. Jakby jednym z elementów, prawda, tej brutalności i przemocy w grach jest to, że po prostu jakby ta przemoc sprawia, że to strzelanie do przeciwników jest fajniejsze. Tutaj przykład drugi starego dobrego Quake'a, jedynki. Generalnie, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek w Duke'u albo w Quake'u jakkolwiek miał coś do czynienia z robieniem poziomów albo zaglądaniem głębiej do tej gry, te wszystkie modele, które się pojawiały w momencie, kiedy się rozwaliło przeciwnika na kawałki, to się nazywało Jeeps, podroby. Takie poczucie humoru twórców gier. Ale to, ta mechanika była dosyć istotna. Jeżeli ktoś grał w pierwszego Quake'a, to nie wiem, pamiętam na przykład zombiaki. Jak wyglądały zombiaki w pierwszym Quake'u i jaki był problem z zabijaniem ich. Ktoś kojarzy, pamięta? Jezu, naprawdę nikt nie grał w pierwszego Quake'a i nie pamięta takich rzeczy? Oni nie wstawały potem? Tak, one wstawały. Trzeba było trafić z grubszego kalibru, z czegoś wybuchowego. Dopiero wtedy, jak się rozpaćkały właśnie na kawałki, na podroby, do tego. Przy czym to było takie też fajne, jak pamiętam, jak graliśmy z kumplem, obecny zresztą na sali Maciek, jak graliśmy z kumplem w dawnych latach w liceum w pierwszego Quake'a, jakby ta gratyfikacja, to podkreślenie interakcji było dla nas o tyle fajne, że szukaliśmy sposobów na rozpaćkiwanie tych przeciwników, bo normalnie można to zrobić z wyrzutni rakiet z granatnika, ale też, tutaj będzie przepis kulinarny teraz, jeżeli ktoś pamięta postać Granta, bo wydaje mi się, że tutaj to jest taki bardzo bazowy przeciwnik. Jego można rozpaćkać z wyrzutni rakiet albo z granatnika, ale da się też w inny sposób. Czy ktoś wie, tak podejrzewam, że jak zombiaków nie pamiętacie, to i tego nie będziecie wiedzieć. Mechanika była w ten sposób zrobiona, że potrzebowaliśmy jednego Granta i potrzebowaliśmy siekierki, która była bazowym, jakby bazową bronią oraz dwururki. Akurat takie zestawienie sprawiało, że zadawaliśmy mu akurat odpowiednie obrażenia, żeby się rozpaćkał. Jeżeli go uszkodziliśmy siekierką, a potem trafiliśmy z dwururki i się rozwalał. Jeżeli nawaliliśmy go siekierką albo dwururką tylko, po prostu ginął, upadał zwyczajnie. Więc to, że takich rzeczy szukaliśmy, grając w liceum w tę grę, pokazuje, że ta przemoc w jakiś sposób jest fajna, tak? Nie. Ja wiem, że to w ogóle teraz, jakby tutaj się znaleźli jakiś dziennikarze, tacy, prawda, z mainstreamowych mediów, to oni by się na mnie patrzyli. Ale no, taka jest prawda. Gratyfikacja jest to wzmocnienie, to taka nagroda, zysk, który mamy z tego, sprawia, że jest to fajne. Tak to wyglądało, jak się to wykonywało. Ciach siekierką i z dwururki. Okej. Czy ktoś kojarzy z jakiej to gry? Soldier of Fortune. Tak, tam był system, który nazwali Ghoul, który polegał na tym, że tam było kilkadziesiąt punktów na ciele przeciwnika, które można było trafić i różne były efekty. Jakby na to nie patrzeć, prawda, nic tak dobrze nie pokazuje nam, nie daje nam takiego wrażenia, że trafiliśmy przeciwnika w rękę, jak przeciwnik, który staje i mówi, gdzie jest moja ręka. Więc jakby tak. Gratyfikacja dzisiaj jest cały czas obecna w grach jako funkcja przemocy. Dobre Gearsy, prawda, nic nie jest tak fajnego w Gearsach jak przecinanie przeciwników piłą spalinową na karabinie. Więc cóż. Więc tak, przejdziemy teraz do kolejnych funkcji przemocy w grach, bo gratyfikacja jest taka najbardziej podstawowa, prawda? Jest takim czymś, co jakby się samo z siebie kojarzy. Po co to jest? Bo jest fajnie. Poza tym jest jeszcze jakaś kontrowersja, mówi się o tych grach, które są brutalne. Mechanika rozgrywki.
Polski Bulletstorm, gra Adriana Chmielarza, który teraz mówi nam bardzo dużo na temat narracji w grach, na temat tego, jak to będzie tego, a jest wynalazcą ludzkiego jojo generalnie. Jeżeli ktoś grał w Bulletstorm, a kopanie przeciwników i przyciąganie ich do siebie. Przemoc tutaj jest w ogóle elementem mechaniki, tak? Tam się... Graliście potem w Bulletstorm, podejrzewam sporo osób. To jest gra, w której robienie ludziom przemocy na różne wymyślne sposoby jest punktowane wyżej. To, że można kogoś tam wrzucić na jakieś kolce, jakąś rosiczkę wrzucić, żeby zeżarła przeciwnika i tak dalej. Jest bardzo dużo sposobów, na które można zdobywać punkty. Nie jest to jedyna taka gra, ani nawet pierwsza. Dobra, to akurat jest przykład troszkę inny. Elementem mechaniki rozgrywki w Dead Space'ie było tak zwane taktyczne amputacje, obcinanie przeciwnikom kończyn. Jest to element mechaniki rozgrywki, tak? To nie jest tylko brutalność, tak jak w Soldier of Fortune. Oni są mniej skuteczni, kiedy im się odetnie kończyny, gdyż tymi kończynami nas atakują. Mad World to jest gra, która wyszła tylko i wyłącznie na Wii. Jak widać, bardzo mocno stylizowana, czarno-biała, z krwią właściwie, tylko na dobrą sprawę są tam czarny, biały, czerwony, która także polega na tym, że się robi ludziom na różne sposoby krzywdę. Nie jest to strzelanka akurat, jest to gra bardziej o mechanice chodzonej bijatyki, ale też punktuje, prawda, przemoc, jest ona częścią mechaniki rozgrywki. Ale także, nie wiem czy zauważycie, zmienił się napis na górze. Konwencja i estetyka, to jest trzecia funkcja przemocy. Przemoc jest elementem estetyki gier. Tutaj jest to bardzo wyraźne w Mad World, gdzie tak naprawdę no jakby przemoc to jest cel sam w sobie w tej grze. Tak, tam jest jakaś fabuła, coś tam się przechodzi i tak dalej, ale tak naprawdę to, co się robi z ludźmi, jest elementem całej konwencji, całej estetyki. Tak samo kolejna gra, to jest gra Rockstar. Bardzo ładnie. Jest to gra, w której można ludzi dusić reklamówkami na przykład, albo wbijać im różne przedmioty w różne miejsca. Też jest to w różny sposób punktowane. Jest to gra, tylko że tutaj tak naprawdę ta przemoc jako przemoc, tu jest bardzo dużo konwencji w tym, bo to jest gra, która nawiązuje do pewnego rodzaju kinematografii, do pewnego rodzaju filmów, które... Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa. Snuff, właśnie. Do filmu Snuff, więc tak naprawdę tutaj przemoc nie jest przemocą samą dla siebie, tylko to jest już element konwencji, to jest nawiązanie kulturowe. Podobnie jest w, to już troszkę bardziej niszowo, bo na konsolę, którą mało kto z nas ma. Kojarzycie? No More Heroes, tak. Ale na PlayStation 3 też wyszło. A wyszło, faktycznie, tylko chyba druga część tylko, czy no, pierwsza? Bez, nie, druga część była na Wii też, ale było to... A właśnie, pierwsza część była wyszła. Była jakaś. No tak, tak, faktycznie wyszło na PlayStation, ja to grałem na Wii akurat, więc gra, która jest bardzo ma przestylizowaną przemoc, to jest typowa japońszczyzna, widać to w każdej chwili, gra, w której po prostu obcina się jakąś świetlistą kataną, właściwie wygląda jakby się nawalał świetlówkami i potem ta krew sika tak jak z odciętej głowy w Kill Billu, więc w momencie kiedy Oren Ishii odcina tam jednemu z szefów Yakuzy głowę, jest to podobna stylistyka. Więc to jest element konwencji, tak naprawdę tak na nie wydaje się brutalna. Jak się w nią gra, to jest absurdalne, jak ta krew sika. Ta gra nie jest, przecina się przeciwników na pół, oni się rozpadają. Ta gra jest zresztą bardzo, bardzo mocno stylizowana, tam jest bardzo dużo absurdalnego humoru. Zresztą to jest gra Suda 51, jak ktoś grał w jedną grę Suda 51, to albo gra Super Manufacture, to wie czego się spodziewać. Także myślę, że pod konwencję estetykę można pociągnąć troszkę God of War'a, który ma tą brutalność na bardzo dużym poziomie, ale jest ona też taka... Tam są... God of War jest grą generalnie dosyć ładną. Niezależnie od tego, na którą platformę, która część, ona w swoim czasie, te gry były zawsze bardzo ładne. Miały bardzo estetyczny, ładny świat, bardzo ładnie pokazanych przeciwników. I tu mamy tą przemoc, która bardzo mocno kontrastuje z tym światem, który jest naprawdę bardzo ładny. Poza tym, tu przechodzimy do kolejnej funkcji, narracji. To jest to, na czym bym się zatrzymał troszkę dłużej. W God of War to jest może odrobinkę naciągane z mojej strony, ale narracja tutaj jest... Chodzi mi o to, że ta przemoc nie jest tutaj po nic, jeżeli chodzi o opowieść. Tutaj, prawda, widzimy, jak Bogusław Inda obrywa głowę
Edlertowi, nie wiem. Nieważne, w każdym razie bodajże Kleriosowi i postać, która jest tutaj zaprezentowana, jest bardzo zła, bardzo wkurzona. Jest to historia o zemście. I szczerze mówiąc, gdyby nie ta brutalność, myślę, że gra by tak dobrze nie komunikowała to, jak bardzo wkurzony jest Kratos w tej grze. Jest to element opowieści. Myślę, że nie byłoby widać tego gniewu, bo to jest tak naprawdę postać mało pozytywna, Kratos, tak? On jest... Czemu? Szczególnie w scenie z Posejdonem na przykład, gdzie nawet celowo tam jest taki moment, nie wiem, jak graliście w God of War 3, tam jest taka scena, jak Kratos wsadza Posejdonowi palce do oczu. To jest... Tak, i jeszcze do tego, żeby było śmieszniej, jest to pokazane przewrotnie z punktu widzenia Posejdona. W tym momencie widzimy te kciuki brzęce nam się. To nie jest sympatyczna postać i nam to pokazują cały czas, że to nie jest sympatyczny, miły facet, którego chcielibyśmy na kawę zaprosić, bo to mogłoby się źle skończyć. Prawdopodobnie spaleniem całego miasta, w którym stała wykawiarnia. Ale tutaj, powiedzmy, ta narracja, przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o Bioshock Infinite, to jest w ogóle gra, która jest bardzo ładna. Ona prezentuje świat, który w pierwszej chwili wydaje się idealny. Ludzie stworzyli sobie latające miasto, w którym jest bardzo fajnie. Jest pokój, oderwali się od tych wszystkich rzeczy, które są na ziemi i tak dalej, i tak dalej. On ma swoje problemy, ale za chwilę do tego dojdę. Ale generalnie jest to taki świat, który wygląda bardzo estetycznie i ładnie. Ale wręcz disneyowsko, właśnie, to jest dobre stwierdzenie. Wygląda jak taka, no właściwie utopia, tam jakieś tam sterowce, wszystko w chmurach, jest pięknie. Potem pojawia się pan z obrotowym hakiem, któremu temu panu zabieramy ten hak i wbijamy mu w twarz ten hak. I potem kolejnemu. I następnemu, skręcając karki i tym podobne rzeczy. Teraz pamiętam, że w momencie, kiedy ta gra wyszła, pojawiły się takie głosy, że to jest gra, która ma opowieść, która mogłaby trafiać do niegraczy. Można byłoby jakby promować tym tytułem gry, prawda, że to jest taka fajna opowieść, może to pokazać niegraczom i tak dalej. I pojawiły się jakieś tam wypowiedzi, mam wrażenie, że i Cliffa Brzezińskiego, faceta, który wynalazł piłę spalinową na karabinach, że lepiej by było, jakby ta gra nie miała takich brutalnych scen, bo wtedy można byłoby ją sprzedać. Tak to prawda, taki niegracz sobie zaczyna w to grać, prawda, no jest wszystko fajnie, w ogóle jaki ładny świat, zupełnie jak nie w tych wszystkich złych, brutalnych grach, po czym nagle... To jest promocja dobrego narzędzia, tak? Też. Ale... jest kwestia tego, tak? Antyutopia. Ten świat, który jest zaprezentowany, jest antyutopią. To nie jest utopia, którą się wydaje w pierwszej chwili, tylko to jest antyutopia, to jest świat, którym nie dzieje się fajnie, nie jest dobrze. Jest tak jak w klasycznej antyutopii, tak jak mamy, prawda, w Orwellu, jak mamy w Nowym Wspaniałym Świecie. Wspomniałem autora, nieważne. Właśnie, jak Leia. Mamy zawsze ten taki protagonistę i świat. Świat zastany, którym coś jest nie tak i protagonistę, który stoi jakby w opozycji do tego świata. I tutaj też mamy DeWitta, który jest w opozycji do tego całego świata, co właśnie w tym momencie pokazuje, jak bardzo jest w opozycji do tego świata. I gdyby ta gra nie była brutalna, moim zdaniem narracja by dużo na tym straciła, bo przez tą brutalność on jakby, prawda, przychodzi sobie, jest taki ładny, biały, czysty świat i on go zachlapuje krwią. On ten świat zaczyna rozwalać i niszczyć. I potem jakby spod tego białego płótna zaczyna wyłazić całe to zło, tam jest rasizm, tam jest masa innych rzeczy w tym świecie, w tym latającym mieście. Więc przemoc, jak dla mnie, to jest bardzo ważnym elementem narracji. Gdyby ta gra nie była brutalna, opowieść byłaby taka zachowawcza. Moim zdaniem nie przekazywałaby tego, co jest tutaj tak naprawdę do przekazania. Więc tak. Tak właśnie uważam i dlatego nie zgadzam się z Cliffem Brzeszyńskim na przykład, który uważa, że ta gra nie powinna być brutalna, bo moim zdaniem powinna być brutalna, po prostu. Jest w tym jakiś sens. To nie jest tylko na potrzeby tego, żeby fajnie się ludziom karki skręcało i wyłupiało oczy. I tutaj jeszcze troszkę do przemocy dodam kontrowersję. Tego pana pewno wszyscy znają, dużo się o nim ostatnio mówi. Niejaki Trevor, który to jest postacią lubianą i nielubianą. Bardzo dużo jest głosu na temat tej postaci, że ona robi pewne różne złe rzeczy. Na przykład torturuje ludzi.
były pewne głosy mówiące o tym, że no jest to bardzo nieprzyjemna scena, w której gracz nie ma żadnego wpływu na to, czy będzie torturował postać, czy nie będzie torturował. Jest się zmuszony do tego, żeby tą nieprzyjemną postacią czynić ludziom zło. Jest tam cała mini gra, w której kręcimy analogiem, żeby wyrwać komuś zęba. Więc no jakby faktycznie nie jest to specjalnie sympatyczne. Tylko że jeżeli uznajemy, że ta gra nie powinna czegoś takiego mieć w sobie, gdyż jest to fajna, przyjemna gra, w której jeździ się i zabija ludzi, to nie powinno być tortur, skoro się zabija. No, sami widzicie, jak wygląda ta logika. Ja uważam, że to nie jest do końca tak, bo to jest tutaj po coś. Można dyskutować na temat tego, czy artystycznie jest to dobrze rozwiązane, bo tutaj jakby po całej tej scenie tortur, nie będę tutaj za dużymi spoilerami rzucał, ale ta cała scena jest później wyjaśniona w taki sposób, jakby jest to manifest przeciwko torturowaniu ludzi w celach, nie wiem, wywiadowczych na przykład. To powiedzmy w ten sposób, także to ta scena ma tutaj pokazywać i ona jest po to nieprzyjemna, żeby ona była nieprzyjemna, żeby gracz przechodząc tę scenę nie czuł się dobrze, nie było mu fajnie, że on wyrywa komuś zęba, że rzuca faceta na ziemię, rzuca mu ręcznik na twarz i polewa go wodą. To jest nieprzyjemne, jak się w to gra. Oczywiście można do tego totalnie z dystansem podejść i wtedy w ogóle w tym momencie rozmowa na temat, czy tu powinno być coś, jakaś brutalność, czy nie, nie ma żadnego sensu. Ale wydaje mi się, że jeżeli już się podchodzi do tego w ten sposób, że jakoś się czuje tę scenę, że ona w jakiś sposób przeszkadza, że ona jest niewygodna, to ta informacja, która później się pojawia, ta cała interpretacja, która jest dołożona, zaczyna mieć sens. Bo jeżeli byśmy po prostu obejrzeli sobie cutscenkę, w której ktoś kogoś torturuje, a potem byłby komentarz do tego, że tortury są złe, to nie miałoby tej siły oddziaływania. Jednak mimo wszystko jest to opowieść, jest to narracja, która czemuś służy. Dlatego uważam, że jest to uzasadnione. Są różne głosy na ten temat, można na ten temat dyskutować. Sam Trevor w ogóle jest postacią o tyle interesującą, że to jest totalny socjopata. Facet uzależniony od metamfetaminy, który wypowiada bardzo dużo różnych niepokojąco trafnych spostrzeżeń na temat rzeczywistości. Mimo, że jest postacią, którą właściwie teoretycznie nie powinno się lubić, on komentuje rzeczywistość w sposób nierzadko trafny. Ale cały Grand Theft Auto jest serią, która w jakiś sposób ośmiesza rzeczywistość aktualną. Jeszcze przejdę zaraz do tego, powiem tylko, jaka jest moim zdaniem funkcja tej postaci, tak? Bo to jest postać kontrowersyjna, to jest postać, o której się mówi bardzo dużo różnych rzeczy, że ona jest zła i tak dalej. Mówi się o niej też, że to jest taka typowa postać typu GTA, to jest facet, który robi rozwałkę dookoła i tak wszyscy gramy w GTA i to jest facet, który jest jakby tą postacią. To też jest prawda, ale moim zdaniem on ma funkcję narracyjną, on jest kontrowersyjną postacią, on jest absurdalną postacią, ale pojawia się tutaj głównie dlatego, że twórcy mogą różne niepopularne tezy przez jego usta wymawiać. Mogą wypowiadać pewne rzeczy, których normalnie, jakby wzięli pozytywną postać, to nie bardzo mogłaby ta postać coś takiego powiedzieć. A w momencie, kiedy mamy takiego socjopatę, on może bardzo dużo powiedzieć. Zresztą to nie jest tylko coś, co się dzieje w grach. To jest tak, że w filmach tego typu postaci się pojawiają, więc jakby tak. Więcej kontrowersji ta gra ma, była bardzo często, sugeruje się, że ona jest mizoginiczna, także promuje nienawiść wobec kobiet. Napiję się i będę kontynuował, bo już troszkę mi głos zaczyna siadać. Tutaj mamy przykłady tego, na przykład takie różne reklamy, które się pojawiają, na przykład reklama perfum, które sugerują, prawda, smell like a bitch, więc i to prawda jakby było to, że to jest, no nie wiem, promowana nienawiść wobec kobiet, tylko że to jest parodia tego, że w momencie, kiedy otwieramy sobie, włączamy sobie telewizor i oglądamy reklamę i mamy reklamę proszku do prania, jest w nim kobieta, która pierze. W momencie, kiedy mamy reklamę perfum, ta kobieta jest bardzo silnie seksualizowana. Tak wygląda rzeczywisty świat. To jest parodia. To jest przesada. I niektórzy zdają się tego nie widzieć, tak? Ta gra nienawidzi kobiet. Ta gra generalnie nienawidzi świata. Taka jest prawda. Ta gra jest mizantropijna. Ona
nie znosi całej ludzkości i pokazuje to na każdym kroku. Pokazuje ludzi, którzy są źli, głupi, to jest wszystko przerysowane, przesadzone. Ale właśnie o to chodzi, więc dla mnie osobiście tego typu jakby głosy, które mówią o tym, że to jest kontrowersja taka tania i tak dalej, są trochę nietrafne. Fakt, że można się zastanawiać, czy to jest ze smakiem zrobione, tak? Czy to nie jest takie. No ale to już jest inny temat w ogóle, tak? Jakby mnie chodziło tutaj o tą funkcję, tego, że to czemuś służy. Nawet jeżeli nie jest może nawet najlepiej zrobione czasem. Czasem jest trochę, nie wiem, no prawda, takie niesmaczne są niektóre żarty z rzeczywistości. To jednak są to żarty z rzeczywistości. No i tak, myślę, że na tym będę podsumowywał powoli. Tutaj sobie pozwolę jeszcze tylko wypisać te wszystkie funkcje. Myślę, że jest ich więcej, tak? Ja tyle dałem radę wymyślić, że przemoc w grach pojawia się po to, żebyśmy się fajnie bawili, czyli ta gratyfikacja, ona jest jako element rozgrywki bardzo często, jest elementem estetyki i konwencji i także ma wpływ na narrację, na opowieść, służy tej opowieści w jakiś sposób. Mówię o tym też dlatego troszeczkę, bo mam wrażenie, że przemoc, jeżeli się o niej mówi, w ogóle w jakikolwiek sposób, w mediach i tak dalej, jest prawda, tym takim tematem, przemoc sprawia, że będziemy zabijać się na ulicach, w grach, przeniesiemy te zachowania ze świata wirtualnego do rzeczywistości. Moim zdaniem już powinno się o tym przestać dyskutować, szczególnie, że jak dotąd nie widziałem badań naukowych, które by potwierdzały taki związek. To są cały czas jakieś takie domysły. Większość grających ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gra w gry. Nie ma z tym problemów, a jeżeli ktoś ma z tym problem, to zazwyczaj ten problem jest głęboko tutaj i ten człowiek ma problem ogólnie ze sobą. Więc jakby to i może przeczytać książkę, i można obejrzeć film, i można niczego nie oglądać, niczego nie czytać i zrobić komuś krzywdę zupełnie bez powodu. Więc brakuje badań, które by potwierdzały to, że tak naprawdę... Ja bym już nie chciał mówić o przemocy w tym kontekście, tak? Przemoc ma fajne funkcje, unika się tego tematu. Ja nawet jak tutaj podawałem swój temat na te prelekcje, to takie były wątpliwości ze strony organizatorów, czy w ogóle powinienem o tym mówić, bo mamy PEGI i to wystarczy, że, prawda? Ale to jest moim zdaniem temat, który fajnie jest mówić, a nikt o nim za bardzo nie mówi. Ja szukałem informacji na temat przemocy w internecie, czy w jaki sposób w grach ona jest analizowana pod względem narracji. Nie widzę. Więc tak, dlatego poruszyłem taki temat. Dzięki za uwagę. Tę prezentację, ale ona jest moim zdaniem totalnie nieczytelna i bezsensowna bez komentarza, ale ewentualnie jak coś, to tutaj jest tinyurl.com, grakademia3klasse, jest na Google Drive umieszczone, jakby kogoś interesowała ta prezentacja.